Ilu mieszkańców ma Polska? Polska, o kurczę, wiesz co? Właśnie ostatnio nad tym myślałem, ale nie wiem. I co wyszło z tego myślenia? 4 miliony. Cześć, z tej strony Adam Drzewicki i tym razem przypytałem imprezowiczów w Mielnie. Niestety w szkole nie uczą nas o nowych technologiach, a to właśnie one zmieniają świat. Więc jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o sztucznej inteligencji, łańcuchu bloków, chmurze, czy też cyberbezpieczeństwie, to mam dla Was darmowe kursy na platformie OpenPitech. Więcej informacji w opisie, a teraz zaczynamy odcinek. Dobra, cześć, jak masz na imię? Cześć, Natalia. Natalia, bo rozumiem, że masz maturę. Tak. A twój chłopak ma na imię? Kuba. Kuba i nie ma matury. No nie ma. Dobra, to zobaczymy, kto ma większą wiedzę. Dobra. Dobra, pierwsze pytanie do ciebie, Natalia. Powiedz mi, Kasia kupiła mamie prezent. Które słowo w tym zdaniu jest orzeczeniem? Kasia? Nie wiem. To jest podmiot, a orzeczenie no właśnie, to? Podmiot to jest. No to mi się wydaje, że kupiła. Tak jest, bardzo dobrze. Brak matury wygrywa. Brak matury wygrywa jak na razie. Kasia kupiła mamie prezent. Gdzie jest orzeczenie? Na Paragonie. Co? Orzeczenie jest na Paragonie oczywiście. Nie? Jak się nazywa otwór na oko? Oczodu. Oczodu, tak jest, super. Oczko? Nie. Oczodu, nie. Oczodu, tak, tak, oczodu. Pani Kuleta byłaby dumna. Otwór na oko. O kurczę, gałka oczna. No to jest to już oko. Nie wiem. Jak wyjmiesz oko, to co zostanie? Powieka. Czasem masz to rozwalone. Ugrzemy? Do jakiego państwa należy Luksemburg? Luksemburg jest sam w sobie państwem. Tak jest, bardzo dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. W Niemczech. Niemczech. Nie, ale blisko. Holandia? Nie. Niemcy? Nie. Mówiłem właśnie znajomym, że geografia u mnie to leży. To już połowa Polski to wie, ale postaraj się. Szwecja. Belgii nie. Nie wiem, nie wiem. Nie, to nie gdzieś w Białorusi? No to chyba to Niemiec. Do Niemiec? No nie. Nie. Julka nie wie, wiem, tym razem nie wiesz. Nie, no dobra, nie wiem, nie zgaduję już, nie. Do Luksemburgu. A co oznacza two tea to room two? Dwie herbaty do pokoju numer dwa. Bardzo dobrze, super, wow. Co oznacza two tea to room two? To jest jakiś skrót papieski. A z jakiego języka? Dobre pytanie. Tutti turum tu. Tu. Tak. Nie wiem. A na jaki język ci to brzmi? Tutti turum tu. Włoski? Tutti turum tum. Tutti turum tu. Brzmi jak żelki jakieś takie kwaśne, ale więc nie wiem nic. Dwa zęby do pokoju drugiego? Dwa co? Dwa zęby do pokoju drugiego. Tu. Tak. Ti. No dwa zęby. Gdzie ty masz zęby? No ti to herbata właśnie. Jaką funkcję pełnił Stefan Batory? Był to król polski. Tak jest, bardzo dobrze. Jakimś muzykiem bym strzelał. No nie, nie. Oj, zabiją mnie za to. Nie mam pojęcia. Kto cię zabije? Znajomi z Batorego, nie wiem, naprawdę nie wiem, kim był Stefan Liceum Batory. Czy technikum Batorego? Liceum Batorego, okej. Okay. Był to może jakiś profesor? Nie, nie. Stefan Batory był przywódcą jakimś. Tak, jakiego kraju? Polskiego. Tak jest. A jak się wtedy przywódcy nazywali? Kolega może pomoże? Admirałowie? No Batory, Stefan Batory. Nie wiem, no książki chyba żadnej nie napisał. On był pułkownikiem. To nie jest dobra odpowiedź. Był. Nie no, był, nie był. Stefan Batory, kolega, nie to ty musisz. Jakiś dowódca, kapitan? Jaki dzień był wczoraj, jeśli środa będzie pojutrze? Poniedziałek. Nie, nie, Natalia? Niedziela? To jest, niedziela, bardzo jest dobrze. O, już zrównujesz, zrównujesz. Tak. To poniedziałek. Nie, czekaj. Pojutrze. Jaki dzień był wczoraj, skoro... Jeszcze raz pytanie? Jaki dzień był wczoraj, skoro środa będzie pojutrze? Poniedziałek. No nie. Wtorek? Nie? Nie, to trafię do tych... Jeszcze raz. Jaki dzień był wczoraj, wczoraj, jeśli środa będzie pojutrze? Środa będzie pojutrze, czyli... Cicho. Środa będzie pojutrze. To jest podpowiadanie, nie ma tak. Marko, czyli pilnuj. Niedziela. Tak jest, niedziela i Julka, nie miałaś racji. Nie miałaś racji. Pana, ja się piszę do pracy. Poniedziałek. Nie. Jaki dzień był wczoraj? Wtorek. Poniedziałek. Nie. Sobota? Nie, nie sobota. Nie. Dobra. Poniedziałek. Tak? Dobra. Czym się różnią promile od procentów? A, w ten sposób. Czyli
Promil jest częścią tysięczną, natomiast procent jest częścią setną. Tak jest, bardzo dobrze. No, promile są we krwi, a procenty w napojach. Matematyce. W matematyce też. No, promile są alkoholowe, a procenty liczbowe. Procent to jedna setna, a promil to jedna... Co? Jesteś rok przed maturą? Nie wiesz, co to jest promil? Pan nie nagrywa tego tam. To nie jest śmieszne. Procenty ma alkohol, a promile są wydychanym ewentualnie w człowieku. No to nie jest matematyczna definicja. Procent to jedna setna, a promil to jedna... Tysięczna. No i bierz z kolegi przykład. Dobra, jesteście w tej samej klasie? Nie. Ale podobny profil. Ja w gorszej szkole jestem, tak? To wina szkoły. Jak to sobie liczysz w procentach? Na przykład... wodę. Mówisz, to ile procentów pijesz wody dziennie? Jeżeli butelka ma 100%, to ja piję tak, nie wiem, 200-300. Czyli nie liczysz butelki na litry? To jest w sumie prostszy system. No, tak, ale lepiej kombinować, co nie? Jak byś powiedział? Znaczy, powiem ci tak, no procenty nie szkodzą, promile szkodzą. Promile szkodzą. Ilu mieszkańców ma Polska? Około 37 milionów. Tak, bardzo dobrze. Właśnie ostatnio nad tym myślałem, ale... nie wiem. I co wyszło z tego myślenia? 4 miliony. 7 milionów? Pana? 7 milionów? Pana? Jakoś tak. 10 miliardów? Polska! 13 milionów? Dam 11,5. 6... nie, za dużo. 6 milionów to dużo? Ile ma Polska? 4 miliardy? Albo miliony? 4 miliony. No. Miliony czy miliardy? Miliony. 3 miliony? Więcej? 15 milionów. 15 milionów. Co to jest kiła? Choroba weneryczna. Tak jest, bardzo dobrze. Urządzenie szynowe, które do czegoś jakby... Nie wiem. Coś mi się kojarzy z urządzeniem jakimś elektrycznym. Wąwóz jakiś? Kiła? A to jest nazwa wąwozu? Prawdopodobnie. Gdzie ten wąwóz leży? W Afryce gdzieś. Zakaźna. Tak? Przynoszona jak? Kiła przez... zwierzęta. Nie. Przez nie. Zwierzęta? Nie. Toronto. Toronto jest w tym, w Kanadzie. Tak jest, no czyli? No bo są piosenki, czyli to jest Ameryka Północna. Tak jest, bardzo dobrze. Toronto, to Chiny coś tam to, tak? Nie, Japonia. Jest w Australii, czy nie? Szkocja, coś takiego mi się kojarzy. Ja byłam kiedyś dobra, wie pan, z geografii, ale nie wiem, co się stało w tym momencie. Może przestałeś się uczyć, albo jesteś w gorszej szkole? Japonia? Nie? Nie. To nie Tokio. Toronto? Toronto Raptors, Ameryka. Tak, jaka? Jest konferencja zachodnia i wschodnia, teraz muszę sobie przypomnieć. A czy to ma znaczenie, która konferencja? Tak. Dlaczego? Bo to jest wschodnia i zachodnia. Tak, ale mówimy o kontynentach. Myślę, że ci chodzi o Amerykę Północno-Południową. Tak, to są dwa kontynenty. No to właśnie daj mi pomyśleć. Ale to... To jest południowa. Nie. Holandii? Nie? Bo to jest miasto tak. W Holandii. No nie ma takiego miasta w Holandii. Jaka część Stanów Zjednoczonych bądź Kanady jest w Ameryce Południowej? Żadnej? Żadna, więc musi być to Ameryka? Środkowa. Dlaczego Niemcy po II wojnie światowej rozpadły się na dwa państwa? Wynikało to z tego, że strefa wpływów Związku Radzieckiego była tak skonstruowana, że zawierała w sobie połowę Niemiec, czyli Niemcy wschodnie, NRD? Natomiast Republika Federalna Niemiec, RFN, RFN była po lewej stronie, która była w strefie wpływów aliantów. Tak jest, bardzo dobrze. Oddzielili to jakoś? A dlaczego oddzielili? No wygrali, po prostu stracili większą część i podzielili to na dwie czyli części. Czyli byli mniejszy kraj i jeszcze się podzielili na dwa, to brzmi nielogicznie. Dlaczego Niemcy po II wojnie światowej rozpadły się na dwa kraje? Bo był mur berliński. Ale tylko w Berlinie. No. Jaki to miało wpływ na wszystko? No. Był postawiony mur na Niemcach, postawiły to ten... NATO w tamtym czasie, chyba NATO to postawiło? I dlaczego mur postawiło? Po okopach podzieliło się Niemcy na Anglię i chyba Francja albo Włochy wzięła drugą część. No bo Polska odzyskała niepodległość, tak? No to co za wodny, no to jak Polska odzyskała, no to była Polska Niemcy.
Niemcy po II wojnie światowej. Nie, jedni chcieli morze, drudzy nie chcieli morza. Czyli taka północ, południe, góry i plaża, tak? Tak się podzielili. Ja bym to tak uznała. Nie zgadzali się tak naprawdę na kary i jedni się zgodzili, drudzy nie, i chcieli trzymać swojego. No, a na jakie kary? Musieli kaucję płacić. Za co? Za co? Za wybuch II wojny światowej. A masz na myśli reparacje? Tak. Tam nie doszło do rozłamu jakiegoś kościoła, coś takiego? Na dwa kraje? Tak. Kraje? Było tak? Było tak, tak. Kojarzysz NRD i RFN? Nie. Nie? Kojarzysz? Nie, nie. To nie. Nie, z historii słabo. To się może nie wydarzyło w takim razie i tyle. No nie było. Dobra. Nie było. Lecimy dalej. Było! Aha, no. Przypominam wam o całkowicie darmowych kursach związanych z blockchainem, sztuczną inteligencją oraz cyberbezpieczeństwem. Wystarczy się zalogować i korzystać z tej darmowej wiedzy, której nie ma w szkole. Kliknij link w opisie, tam się dowiesz więcej. A my się widzimy co wtorek o 16:00.